Dziś znaleźliśmy się w opactwie Ballindoon Abbey, leżącym tuż nad wodami jeziora Arrow w hrabstwie Sligo, parę mil za Boyle. Opactwo powstało w roku 1507. Na terenie opactwa znajduje się mnóstwo grobów, nie tylko tych bardzo starych, ale i dzisiejszych czasów. Piętro prowadziły schody, dzisiaj już niestety w stanie opłakanym. Tam za drzewami jezioro Arrow. Mały cmentarz. Znaleźliśmy na jakimś prywatnym terenie, trzeba sforsować druta. Tu klasztor w całej okazałości.